Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Szanowni Państwo, pojutrze mamy 1 listopada. Czas odwiedzin naszych bliskich, którzy już odeszli od nas, ale żeby te odwiedziny przebiegły spokojnie i bezpiecznie, musimy się wybrać w jakąś podróż, bliższą lub dalszą. O tym właśnie, jak przygotować się do podróży, aby odwiedzić tych naszych bliskich, i o utrudnieniach, jakie nas czekają w naszym mieście, o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. O tym, aby ta nasza podróż przebiegła bezpiecznie, decyduje kilka rzeczy. Najważniejsza rzecz to my, jako kierowcy, wybierając się w podróż, zadbajmy o to, abyśmy byli wypoczęci, wyspani, bo te podróże dla niektórych są naprawdę długie, po całej Polsce możemy sobie przecież jeździć, szczególnie, że to święto wydłuża się, 2 listopad jest to piątek, także niektórzy może sobie wezmą urlop i rozplanują tą podróż na kilka dni. Następnym elementem, o który powinniśmy zadbać, to jest oczywiście nasz pojazd. Zmieniliśmy czas, zmierzch zapada dużo szybciej w tej chwili, także przede wszystkim oświetlenie i tak jak w poniedziałek zima już dała znać, ogumienie właściwe w naszym samochodzie. Jeżeli jeszcze nie zmieniliśmy opon, wiadomo, czasu troszeczkę mało zostało, kolejki już są w wulkanizacji, ale jeżeli tylko damy radę, zmieńmy opony już na zimowe, bo nie wiadomo, co może nas zaskoczyć na drodze w różnych częściach Polski, nie tylko u nas. Kolejnym elementem, zaplanujmy sobie taką podróż. Jeżeli wybieramy się naprawdę daleko, kilkaset kilometrów, uwzględnijmy czas podróży, uwzględnijmy szczególnie okolice cmentarzy. Jeżeli mamy na drodze, pamiętajmy, że możemy mieć utrudnienia wokół takich miejsc. Dlatego też nie planujmy sobie co do minuty takiej podróży, żeby potem nie spieszyć się na próżno, lepiej zawczasu wyjechać i na spokojnie dotrzeć do celu. Wybierając się w podróż, pamiętajmy też o wyposażeniu auta we właściwe elementy, które powinno być na wyposażeniu, ale również o takich rzeczach jak zapasowe żarówki, czy też termos z ciepłą herbatą, bo tak jak mówiłem, utrudnienia mogą być, szczególnie w okolicach cmentarzy i że czasami można postać dużo czasu w korku. Też zwracajmy uwagę na pieszych. Szybciej zmierzch zapada w tej chwili. Poza obszarem zabudowanym pieszy nieoznakowany, który szczególnie w takim okresie często ubieramy się w stroje ciemnego koloru. Po zmierzchu jesteśmy naprawdę mniej widoczni i należy szczególną uwagę zwrócić właśnie na pieszych poruszających się poboczami dróg, czy też próbujących przejść przez ulicę w różnych absolutnie
miejscach. Dodatkową rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to są zmieniające się oznakowania, szczególnie wokół cmentarzy. Są to zazwyczaj okresowe właśnie zmiany organizacji ruchu, polegające zazwyczaj na zakazie zatrzymywania się, zmiany kierunków ruchów na najezdni. Na to również powinniśmy zwracać uwagę, czyli nie jeździmy na pamięć. Patrzymy, czy czasem nie zmieniła się właśnie jakaś organizacja w ruchu wokół cmentarzy. Też pamiętajmy w podróży, że służby mundurowe, czyli policja, ma coroczną akcję znicz, czyli będą wzmożone kontrole, ale również będą policjanci pomagali nam właśnie w ewentualnym zaparkowaniu, czy też będą starać się udrażniać ruch, gdy będzie to potrzebne. Także dostosujmy się do zaleceń policjantów, gdyż no działają na naszą rzecz, żeby to wszystko sprawnie mogło przebiegnąć ten ruch, szczególnie wokół właśnie cmentarzy. A jakie utrudnienia czekają nas w Suwałkach? Otóż, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o cmentarz przy ulicy Bakałarzewskiej, tradycyjnie mamy zakaz skrętu, jadąc ulicą Mickiewicza od centrum w stronę ulicy Bakałarzewskiej, będziemy mieli zakaz skrętu w lewo w ulicę Zarzecze, jak również jadąc ulicą Bakałarzewską w stronę centrum, będziemy mieli zakaz skrętu w lewo w ulicę Staszica. Ulica Bakałarzewska, zakaz postoju, oprócz wyznaczonych miejsc parkingowych, czyli tam chodzi o zatoczkę, prawda? Czyli cała zatoczka wzdłuż cmentarza jest oczywiście dozwolone parkowanie. Po lewej stronie, jadąc w stronę centrum, jest zakaz zatrzymywania się i postoju. Dodatkowe parkingi wyznaczone przez Zakład Dróg i Zieleni, jest to teren bazaru przy ulicy Grunwaldzkiej, czyli tak jak w zeszłym roku, jeżeli Państwo pamiętają, będzie udostępniony ten teren dla chętnych do zaparkowania. Cała ulica Grunwaldzka od ronda jednego z Bakałarzewską do ronda z ulicą 24 sierpnia. Tam będzie również zakaz postoju. Wszystkie ulice okalające cmentarz na ulicy Bakałarzewskiej, czyli ulica Bakałarzewska, Grunwaldzka, 24 sierpnia oraz Zarzecze, na wszystkich tych ulicach będzie zakaz zatrzymywania się i postoju, oprócz wyznaczonych miejsc parkingowych. Dodatkowo dodam, że na ulicy Bakałarzewskiej wyłączona będzie ścieżka rowerowa z ruchu rowerowego, właśnie z tego tytułu, gdyż samochody tam zazwyczaj parkują już po skosie, nie wzdłuż jezdni, tak jak to w zwykły powszedni dzień bywa. Jeżeli chodzi o cmentarz komunalny przy ulicy Reja, oczywiście parking do dyspozycji dla nas będzie. Dodatkowe miejsca parkingowe będą wyznaczone na pasie zieleni obok normalnego parkingu. Dodatkowy zakaz zatrzymywania się postoju będzie po stronie zachodniej na ulicy Reja wyznaczony. Oczywiście służby mundurowe zapewne, tak jak i w zeszłym roku, tak i w tym roku, również będą pomagać nam w zajmowaniu sprawnym miejsc, jak również i wyjeździe z parkingów. Dlatego myślę, że tak jak w zeszłym roku, przynajmniej na ulicy Reja naprawdę sprawnie to przebiegało, nie było jakichś tam większych zakłóceń. Wyjątkowo w tym odcinku nie będzie części poświęconej rzeczom znalezionym w sieci. Niech ten czas Państwu przebiegnie spokojnie, w zadumie. Weźmy sobie do serca te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, aby ta nasza podróż przebiegła spokojnie, przede wszystkim bezpiecznie, i abyśmy mogli spotkać się już za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.